Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami Grand Prix numer 10 sezonu numer 2 ligi F1 Classic Series. No i słuchajcie, zawitaliśmy gdzie? Na Węgry. To jest tor, słuchajcie, który w tym tygodniu, właśnie w ten weekend będziemy przejeżdżać właśnie w tej lidze. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał ligi i wbijajcie na Discorda. No i słuchajcie, już za moment sesja kwalifikacyjna do Grand Prix numer 10, tor Węgry, sezon numer 2 ligi F1 Classic Series. Zapraszam. Aby był deszcz, błagam o deszcz, proszę o deszcz. Ale deszcz, będziesz... deszcz. Wiedziesz, że w pierwszym sezonie był wyścig w deszczu? Tak, każdy ja o nie, tym wie. Nie. Opowiadałem ci tę historię. Dobra, ja sobie wezmę tutaj twarcze, kurde. Ale będę... Lamaninda... Krober, ty weź te, ty weź zrównoważony, ja wezmę twarcze. Wziąłem właśnie. Ja wziąłem twarcze, no bo będę się starać pojechać na jeden pit stop. Hardy. Dlatego ja robię dzisiaj okrążenie na hardzach i na medach tylko. Kaczuszka. Proszę, proszę, des! Nie, żaden des, idziesz to restart. Ty chciałbyś. Chyba coś brałeś. Kur! Nie ma, jest. Piękny deszcz. Kurde, ale leje wyścigu od 20 minuty. Powiem ci. Chciałbyś. Drax. Dobra, to ja robię hotlapa na interach. No, to będzie, wiesz. Ej, ale wiecie, co to jest śmieszne? Że jest jakaś maluteńka szansa, że gra zrobi na psikusa i właśnie kiedy są te chmury bez niczego, no to może mogą być jakieś takie bardzo, bardzo maluteńkie dosłownie kropelki. Wiem, bo tak miałem wiele razy w karierze. Aja. Ale fajnie wygląda ten mój kask w tym. Fajnie wygląda ten mój kask w tym bolidzie. Nawet lecimy po to. Roba. Roba. Za kubicę, za wolność. Tak jak Roba w swoim debiucie. O, 4-1. Co się stało? To też wjechałem na medach. Nie, wyjedź sobie na hardach, trzeba było lepiej wyjechać, a potem na medach, dobra, ja pipu. Nie mam hardów, chłopie. A, bo ty... Ja zrównoważony mam, ty... nie. A, dobra, zapomniałem. Ej, kurde, to... No to kurde, właśnie. Ej, dziska szkoda, że... Nie, może końcówce na kwalifikacje. Ej, wiecie, co było śmiesznego? Że... Kiedyś wiem, że na pewno któryś z odsłon F1 samemu można było sobie zrobić mieszanki opłat, na przykład, nie wiem, dostajesz na wyścig na przykład dwie opony twarde, dwa medy i jedne softy. Można było tak zrobić, tylko wtedy jeszcze nie było medy soft hard. Ty jesteś tym teammatem, który ci opowiada historię swojego życia na głosowym egzaminie. Dobra, okrążenie na hardach lecimy. Dobra, a ile to się ma hardów na znaczy medów na wyścig? Jeden czy dwa? Kompletnie. Jak zrównoważone miałeś, to dwa. Nie, miałem twardsze. Ja mam na kwale jeden komplet i na wyścig jeden. Aha, no to nieciekawie medy. Ale medy, tak? Tak, medy. No to kurde właśnie nie za bardzo, kurde. Ja zawsze biorę na Węgry te twardsze, no bo tutaj strasznie zżera opon. Ty, tutaj się nie da na softach, można powiedzieć, nawet jechać. Łooo! I jest to bez koła. Co ja zrobiłem? Hashtag jazda bez trakcji. Aha, startuję 11, czyli sobie będę mógł opony wybrać. Super. Nieciekawie to wygląda. Czekaj, ja jecham bez trakcji? Czekaj. Się nie pasuje. Tak, jecham bez trakcji. Będę ci kibicować. Czy ty bez trakcji jechałeś na klawie? Co? Nie, na kierownicy. No, na klawiaturze jechałeś bez trakcji.
Na kierownicy. Aha, dobra. Ale w tym jednym, zakręcie właśnie za bardzo nacisnąłem na pedał gazu. Ajajaj. Glover wjeżdża na prostą takim czasem. Glover, ty zrób jeszcze jedno okrążenie na tych medach, no i kończ przygodę. Z dzisiejszymi kwalifikacji. Ach, jajaj. O to co, box i na T, i na ponowe... Po Airs i po... I medy te same, tak? Ty softy. Zobaczę, powiem ci. Nie bierz softy, człowieku, to się tu kompletnie nie opłaca. Te softy tak strasznie zżerają opony. Chyba nie wyjadę już z garażu tej sesji, mam wrażenie. Poczekaj na... ustawienia skrzydła. Nie wiem, bo... Jak dojadę, to ci powiem, Grzesiu. Sprawdź, jak wszyscy zrobią swoje okrążenia, który będziesz. Bo jak się na przykład okaże, że będziesz na przykład, nie wiem, siódmy czy tam szósty, no to dzisiaj już nie opłaca wyjeżdżać. No. Ale jak będziesz na przykład, nie wiem, dziesiąty, dziewiąty, no to też nie wiem, czy się za bardzo... No to chyba już trzeba wyjechać na softa. To ci zależy. Zależy, czy będzie safety car na pierwszym. Bo jak będzie safety car na pierwszym, to jest po zamiatanie na przykład. No. Ale nie, szczerze nie jesteśmy po zamiatani. Pamiętasz Grand Prix z przodu. Pamiętasz Grand Prix USA 2018? Tam wyjechało VSC i Lewis Hamilton zjechał do boksu, a Raikkonen nie. Co właśnie, byłem właśnie strasznie zdziwiony, czemu Kimi nie zjechał. Ale VSC, ale jest ogromna różnica między VSC a safety car. No ale wiesz, darmowy pistol by dostali, ale to by w sumie nie zmieniło różnicy w wyścigu. Zrobiłoby różnicę. Szczerze, patrząc się na to, jakie w tym momencie czasy robią, no to według mnie ty możesz sobie spokojnie zostać na tych medach. Albo wyjechać na stację, no bo raczej sekundy do AMG nie urwiesz. Bo sekundarz do niego trafisz. Spróbuję pojechać to jedno kółko na softach, zobaczę, jaka będzie strata, najwyżej odpuszczę je. Nie. Ja ci powiem po drugim sektorze, jak to będzie wyglądać wszystko. Jaką to będzie... W tym momencie do Lordzika, a Lordzik jest na jakich oponach? Lordzik się pokonał na hardach od dosłownie tam 13 tysięcy. Jesteś, Grzesiek? Tak, jestem. 7-10 ja mam przynajmniej. A, to jest ustawienie 7-9, bo ja na 10 nie mogę zmienić. Nawet nie wiem dlaczego, nie mogę przyłączyć. A 7-9 też będzie ok. Spróbuję wykręcić czas na medach. Rekord dla... Legendary Papito Omelette. W pierwszym sektorze widać, że bez... Na medach? Dawaj. Będę ci tam w miarę mówić, co się dzieje i jak. Nie no, ja mam rekord w pierwszym sektorze. Ja mam 27.000, a ma 27.05. Ale Darkoven jest o sekundę szybszy od AMG. Ale no... Zaraz Darkoven już nie będzie pierwszy, ponieważ świetnie jedzie Legendary Papito Omelette. Ale faktycznie zżera te gumy tutaj. Nie! No mówię, że na softach się kompletnie nie opłaca. Kto jest obecnie pierwszy w zakręcie i powiedzcie mi, czy jest na tym. Uwaga! Jaki czas? 1.16 o 0.4. Clover, ty nie wyjeżdżaj na tych... Na softach. Nie wyjeżdżaj na softach, no bo to ci się... Ten shark za mną jest na pomiarowo. Który shark? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj? Nie wiem. Szczerze, czekaj, Shark. Tak, był. Ej, Clover, Domin, ja ci mówię. Ty już nie wyjeżdżaj, no bo ja teraz czytałem w internecie na takiej stronce. No to softy trzymają od 8 do 7 okrążeń. Od 7 do 8 okrążeń. A może się rozwala potem. Ale na razie cisnę na jeszcze jedno kółko, żeby otworzyć pozycję, bo jestem bardzo pisze tutaj. Lordzika. Ej, gdzie tutaj pisze? Tutaj pisze tak. Jest napisane. Po szóstym okrążeniu będziesz mieć problemy z przyczepnością na softach. Węgry to jest trzeci tor pod względem wszystkich torów, na którym się najbardziej zżerają softy. Najlepszą możliwą strategią jest strategia medy hardy. Jesteś w tym momencie szósty, ale jeszcze ktoś chyba nie jeszcze kaczkę z tego okrążenia pomiarowego. Szczerze, nawet spoko, że startuje 11, ponieważ nie będzie takiego karambolu na starcie można. Znaczy, najważniejsze jest to, że raczej nie wyspinuje.
Dobra. Dobra, kurwa. Ty jedziesz, to ty spoglądam. Przed tobą jest ktoś, ale on jest na zjazdówce. Oj, unieważniłeś. Ajajaj. Jedziesz jeszcze jedno, czy nie? Oszczędzaj ERS, oszczędzaj ERS, byku. Oszczędzaj ERS. Daj sobie nabrać. Się wycofasz? Tak, nie opłaci się w ogóle tutaj na softach pojechać, to byłoby głupie. Brzmi jeszcze na madach i się wycofasz? Tak. Na softach ci się nie opłaca. Ja chyba spróbuję strategii na hardach. Nie wiem, czy się opłaca. Co ty myślisz? Nie, bez sensu. Medi hard, ta. Hardy, ale nie, szczerze. No ale hardy softy, to w sumie na końcówkę bym dużo zyskiwał, ale no... Końcówka. Ale w środkowej fazie wyścigu będziesz ogromnie No pod warunkiem, że to nie będzie a la USA, przyjazd USA. Ja ciągle tam jechał w sumie kafir i przez te 20 okrążeń, tam 10 okrążeń, tam 14 nie mogą mnie ciągle wyprzedzić. Dobra, jedziesz. Próbuję ostatnie kółka, jak teraz nie pójdę, to zjeżdżam. Dawaj. Nie będę ci nic mówić. Oj, Nordzik, co to było? Nordzik się rozwalił przy wjeździe do boksu. Chyba, że to jest lag. Nie, rozumiem się. Uważaj na ten zlag. Aj! Kurde! Znowu to samo. Po zabawie. Wiesz co, Clover? Zjedź do boksu i daj sobie softy, tylko nie kończ... A dobra, nie walczy. Bez sensu. Ale nie, moglibyśmy porównać, ile byś wtedy zyskiwał do nich, no ale... Zależnąłem sobie tak. Ten nie było sensu. Powiem tak, ci, którzy zrobili teraz okrążenie na softach, strasznie ich kupuję. Ja zrobiłem okrążenie na softach, ale poprawiłem na medach od 20, więc... No i dobrze. Darkomen teraz właśnie próbuje na medach. No ale nie jestem w stanie poprawić niestety. Ja bym te 16-4 zrobił na nich. Ale jest mega ciężko. To był jego błąd właśnie. Znaczy, a jaka jest zasada? Jeśli kogoś wywali w przeciągu dwóch okrążeń, trzech tak, no to restart, tak czy jak? Nie. Czytałeś się regulamin w ogóle? Nie. Jaka jest teraz? Nie. Czy ją wywaliłem chyba za dom temu? Trzy osoby chyba mnie nie umusi wywalić. Nie! Przeczytaj sobie, pamięć. Dobra. No bo nie tego stają. Na samej górze jest. No nie wiem, nie chcę mi się tego czytać, nie możesz po prostu powiedzieć. Zaraz sobie poczytam. Szczerze nie wiem czy, ale Paweł, według cicho. Mnie... Dobra. Paweł, restart wyścigu jest traktowany jak czerwona flaga. Oznacza to, że wszyscy kierowcy, którzy w wyścigu odpali przed sytuacją... No dobra, ale powiedz kiedy jest. No, w jakich przypadkach? Do etapu dochodzi tylko gdy ktoś celowo doprowadzi do karambolu na pierwszym okrążeniu, dojdzie do baga gry uniemożliwiającego normalną jazdę lub wali sesję, zanim lider przejdzie połowę dystansu. No wiesz, ale jak wyrzuci 7 osób na pierwszym okrążeniu, to co, dalej za to będziecie jechać? Przyjmujemy sytuację awaryjną. Tam takie coś, słuchaj, dodaj tam coś. Jeśli kogoś wyrzuci na pierwszym okrążeniu, to wtedy jest restart. No nie, bo to bez wiesz, sensu to jest. Babe, to jest bez ale sensu. Słuchaj. Człowieczek sobie... Bez sensu jest. Jakby osoby, które specjalnie, nie wiem, oszczędziły opony na kwalifikacjach, mają... nie mają z tego nic. Otóż nie wiem, wszyscy... ARG próbuje na tych, na medach. Ale to posłuchaj, patrz. Zresztą w top 10 wszyscy zrobili kółko na softach, powiedzmy, no nie? Zresztą dwie osoby specjalnie pojechały kółko bardziej zachowawczo, żeby oszczędzić opony. Ale przez to, że jest deser, to im nic nie daje, bo tracą to wszystko. No. Na przykład. O tym Mikus chyba gadał. Ja tam na hard. Ja mam 40 tysięcy, tylko na przydatne dojdzie. A ja mi się...
Ale ja właśnie w taki sam sposób prawie i ten. Ja się w taki sam sposób rozbiłem. Że ja wpadłem. No, dobra decyzja. No, tutaj liderzy. Francesco unieważnił. A ten jeszcze szybciej! Nasz lider jedzie jeszcze szybciej. W pierwszym sektorze jak będzie wyglądać drugi. Ja 30 jeszcze doszedł do tego czasu. Ale. A w ogóle. Czekajcie, Sebastian Vettel w Australii o ile zdobył pole position, no bo wiem, że w 2013 było takie coś, że Vettel zdobył pole position o powyżej sekundy na przykład. Ja była sekunda i 30. Wiem, że był taki moment na pewno. Jakie okrążenie przejechał, ula, prawda? Na pewno był taki moment, że Vettel zdobył pole position o sekundę, ale właśnie nie wiem, w którym to było tutaj. Nie, tu jestem 40. Ej, w których kwalifikacjach sezonu 2013 Vettel zdobył pole position o ponad sekundę? Każdy filozof zadaje sobie te pytania. To jest najważniejsze pytanie niż sens istnienia. No ale... Ale ciekawe. Obejrzałem cały sezon 2008, ale właśnie nie oglądałem żadnej kwalifikacji. Nie, oglądałem tylko Australię. Muszę to sobie nadrobić, no bo na pewno był taki moment. No bo o tym gadali. A co ma sezon 2008-2013? Co? A co ma sezon 2008-2013? Ale co, ja ci nie mówiłem nic o tym 2008. Wiesz, jest tak długo temu, że 2008 coś. Aha, i nie, ja mówiłem, że ja ten, że ja obejrzałem cały sezon 2013. Widać, że byłem w trzeciej drużynie Śląska. Co? Nie, nic. Co? Co mówisz? Nie mam, że nic. Ja mam tylko linię i ABS. Ja mam tylko trakcję, ABS i linię. Ale tak się ma najczęściej chyba. W 19 nie potrafię bez asystencji jechać. Ja nie potrafię ogólnie bez asystencji jechać. Raczej w 14 potrafię bez trakcji jechać. Ja w 20 bez asystencji jeżdżę. Nie, to właśnie... Lidze. Ej, wy się już wycofujcie, no bo to i tak już nikt nie będzie na okrążenie pomiarowe. Co, wycofujcie się już. Jeszcze Karczewski będzie próbował. A tak, dobra, nie dobra. Nie, bo ja myślałem, że wszyscy są w boksach tak właśnie. Ale współczuję tym osobom, którzy wzięli softy. Pierwsza trójka. Nie, ratuję ich tylko safety car na pierwszym okrążeniu. Może. Nie, ratuję ich w ogóle jakieś VSC czy tam coś. Pierwszy sektor, uwaga. Ulala! 10-tysięczne, jest rekord, dodziewamy do końca. Ajaj, no proszę, tego się nie spodziewałem do pana tego, legendary papi. Oj! Poleciał, koniec. Karczewski ma lepszy czas chyba w trialu. Po zabawie, wycofaj się Karczewski. Wycofaj się, ale tutaj nie ma. Chyba pojedzie jeszcze jedno, czekaj. Po zabawie dla tego młodego zawodnika Arabii Saudyjskiej. O, jeszcze po... Aj. Nie, według mnie on chce jechać jeszcze... Aha, ej, użył powrotu na to, ciekawe. Tak, użył. Tak, użył. A my jak to jakoś karamy? Nie. Powinniśmy. Nie, bo to w sumie... Nie. Powiedz tak, napisz w regulaminie, jeśli ktoś użyje powrotu na tor podczas wyścigu i będzie to nagradę... O teraz daj. No bo to jest, nieuczciwe. Wylatuję sobie z toru. Wszyscy... Bawet, po wyścigu. Nie będę zmieniał regulaminu w środku wyścigu. W środku w ogóle tego. Zmień po wyścigu, że ten kto zrobi powrót na tor w wyścigu, no to dostaje z automatu ile? 5 sekund kary? 5 sekund. Lordzik 27 tysięcznych. Tak, właśnie. No,